Prezenterów ubiera firma Paco Lorente, bo koszule są męskie. Wtorek, 12 dzień kwietnia, godzina 9, Marcin Zawada, już na Państwa ekranach. Dzień dobry, witam i zapraszam na początek dnia. No to o czym my tutaj dzisiaj mamy ze sobą rozmawiać? Najpierw o tym, o czym mieliśmy rozmawiać. Dziś naszym gościem miał być pan Andrzej Nowacki z Gimnazjum dla Osób Dorosłych. No miał być, ale jak już ten tryb wypowiedzi wskazuje, miał być, ale go nie będzie. Wczoraj wieczorem taka informacja do nas dotarła. Pana Andrzeja dzisiaj nie będzie, być może jeszcze będzie w tym tygodniu. No to w imieniu naszego niedoszłego gościa przepraszamy za jego absencję. Za to będą inne tematy. Tak, dziś powiemy m.in. o spisie powszechnym, o tym, że spisywać się można, no to pewnie już Państwo wiecie, ale na pewno nie wiecie, a przynajmniej mam nadzieję, że wiecie, ale gdybyście nie wiedzieli, no to my Wam powiemy i po dzisiejszym programie już wszyscy na pewno wiedzieć będziemy, że nawet ci, którzy internetu w domu nie mają, mają możliwość w naszym mieście spisania się właśnie przez internet. Dwa miejsca w Poznaniu są takie, w których możemy mieć darmowy dostęp do sieci i tam właśnie zarejestrować się podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Oczywiście bezpłatnie, no i oczywiście szybko. No i o tym, gdzie są te miejsca i kto może tam pójść, aby się spisać, o tym powiemy już w pierwszej części naszego programu. Dziś również zaprosimy Państwa na specjalną wycieczkę po nieznanym Krakowie. No bo Kraków znamy z czego? No mamy tam Wawel, mamy tam oczywiście piękne sukiennice, Kościół Maryjacki, jest piękny rynek, jest no Kazimierz, o tym nie możemy zapominać, przecież piękna dzielnica Krakowa, wiele jeszcze innych mniejszych, większych atrakcji, ale to wszystko to jest to, co my znamy. Kraków ma również swoje oblicze nieznane, takie, które znają tylko Krakusi, no i właśnie dwie krakowianki dziś do Poznania przyjadą, no i będą rozmawiały o tym, czego my o Krakowie nie wiemy, a co wiedzieć powinniśmy, głównie pod kątem kobiet, pod kątem emancypantek, pod kątem nawet podobno znaków drogowych, które także swoją historię, także coś na wzór legendy krakowskiej mają. To spotkanie dziś odbędzie się w Republice Rusza, więc to oczywiście kolejne spotkanie z cyklu Salon w Różach. No i o tym, kto będzie prelegentkami, bo tym razem nie jedna pani, ale dwie panie do Republiki Róż zawitają i o której godzinie, bo tutaj mamy zmiany odnośnie tego, co było w ostatnich miesiącach pod kątem tych właśnie spotkań. Jest inna godzina, dlatego też warto słuchać nas uważnie. A skoro przy spotkaniach takich troszkę sfeminizowanych jesteśmy, no to jeszcze teraz z Republiki Róż, a więc z Placu Kolegiackiego, przenosimy się w inne miejsce centrum naszego miasta, na ulicę Fredry do Opery. Teatr Wielki, no i tam także debata, no bo ten rok, przypomnę, rok 2011, no to w Teatrze Wielkim w Poznaniu rok kobiet. A w związku z tym premiery tylko i wyłącznie takie, które mają związek z kobietami. No i tak już w najbliższą sobotę wielka, długo wyczekiwana premier Toski, no to będzie piękna opera na pewno. No bo Puccini, jedni kochają, drudzy nie kochają. Opera, długa opera, taka no troszkę z rozmachem, piękna aria Le Luce van le Stelle, no ale także i reżyseria ma być wyjątkowa. Luco Adamik będzie reżyserował ten spektakl i troszkę o Tosce, ale tym razem jeszcze może nie o samym spektaklu dziś tylko i wyłącznie, ale o debacie, która będzie poprzedzała ten właśnie spektakl. W najbliższy piątek specjalna debata, jak to zawsze właśnie przed premierą, tymi, które mają miejsce w roku kobiet, debata, która ma zwrócić uwagę na jakiś problem społeczny z kobietami właśnie związany. No i tak też będzie w najbliższy piątek, tym razem pod kątem tego, czy kobieta to jest ofiara, nawet wtedy, jeżeli to ona na przykład morduje swojego męża, bo i takie rzeczy przecież się zdarzały, czy to na scenach operowych, czy w końcu także przecież opera bierze swój początek w życiu, także również w życiu, w realu takie rzeczy się zdarzają, no to czy
kobieta, morderczyni, jest ofiarą, czy jest sprawcą zbrodni. O tym rozmawiać będą panie, chociaż na pewno nie tylko panie, we foyer na pierwszym piętrze Teatru Wielkiego. O tym dokładnie, kto będzie brał udział w tej debacie, jaki będzie jej dokładny tytuł oraz jaki ma być jej przebieg. O tym jeszcze u nas dziś państwo usłyszycie. No i w końcu to już tak na zakończenie naszego programu. Dziś coś dla panów, chociaż jak sądzę nie tylko dla panów, bo gdyby tak sobie spojrzeć socjologicznie na to, kto zasiada na trybunach przy ulicy Bułgarskiej, kiedy gra tam Warta Poznań, no to i panowie, i panie, i osoby młodsze, i osoby starsze, tak samo jak na Lechu, pełen przekrój społeczny. No i dla tych wszystkich osób, które są miłośnikami Warty Poznań, jest ogłoszony specjalny konkurs na nową maskotkę tego właśnie klubu. Co to będzie? Oczywiście może być coś zielonego, na przykład żaba, na przykład jakiś krokodyl albo coś takiego, ale może to być niekoniecznie zwierzę, może to być jakaś osoba, jakaś postać z bajki. Paleta pełna. Nasza kreatywność jest tutaj rzeczą najbardziej cenną dla tych, którzy konkurs ogłosili, a więc dla klubu sportowego Warta Poznań. I również jedna ważna dla państwa informacja, do kiedy będzie można się zgłaszać? Do końca kwietnia. O szczegółach tego, co trzeba zrobić, aby się zgłosić, jakie trzeba spełnić kryteria, o tym powiemy no tak mniej więcej około godziny 10:20. No to proszę nas oglądać. A z kolei 20 minut wcześniej, bo około godziny 10:00 u nas w studiu znana i lubiana Weronika Szymańska. No ale zanim godzina 10:00, to mamy przecież dopiero parę chwil po godzinie 9:00 na zegarach. No i właśnie teraz powiemy o tym, jaka dziś pogoda. Powiemy także o tym, co na drogach, bo i tam troszkę zmian, troszkę niestety złych informacji, ponieważ już wiemy, co również do euro w Poznaniu nie powstanie, ponieważ będzie to jednak inwestycja zbyt droga. Chodzi o jedną z kluczowych inwestycji drogowych. No i później po pogodzie, po serwisie komunikacyjnym będziemy zaglądać do prasy ogólnopolskiej. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze, niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Jak dziś w pogodzie nam się dzień kształtować będzie, no to o tym teraz proszę posłuchać i proszę także popatrzeć, jak teraz wygląda miasto Poznań. No to jeszcze tam, nad Urzędem Miasta, gdzie już teraz, nomen omen, powinna rozpoczynać się sesja Rady Miasta. Dziś także tam dość ważne rzeczy będą omawiane. O tym, czym dziś zajmie się Rada Miasta na swojej sesji, o tym powiemy podczas lokalnego przeglądu prasy, ale tam właśnie nad głowami radnych, a więc nad Urzędem Miasta, nad Farą, czyli nad Bazyliką Mniejszą, jeszcze chmury. Ale ja tutaj już patrzę sobie teraz na drugą część centrum miasta i widzę, że tam raczej już no, takie troszkę błękit nieba nam zaczyna przebijać, a więc błękitne niebo tak nieśmiało, powolutku zaczyna wyglądać. No i tak też dziś ma być przez cały dzień, a więc chmury, później chwila ze słońcem, chwila z błękitnym niebem. Również, tak jak i wczoraj, dziś synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, ale wczoraj padało w Poznaniu. No były takie miejsca, gdzie bardzo delikatnie deszcz kropił, ale w centrum miasta opadów deszczu nie było. No to mamy nadzieję, że dziś będzie podobnie. I teraz na tym budynku, który państwo widzicie na ulicy Wrocławskiej ze strony lewej, a więc na tym żółtym budynku, już widzimy właśnie te promienie słońca, które gdzieś tam jeszcze nieśmiało, tak powolutku wyglądają zza chmur.
no to śmielej, prosimy, śmielej. Ciśnienie to 996 hektopaskali, ciśnienie będzie rosnąć, ale bardzo, bardzo nieznacznie, o 2 hektopaskale do 998 hektopaskali. Nam ciśnienie dzisiaj wzrośnie, temperatura teraz to 5 stopni, taką mamy wartość na termometrach, a dziś wartość maksymalna, no to 3 razy tyle, a więc 15 stopni, taką wartość zobaczymy dziś na termometrach po południu. I jeszcze jedna ważna informacja. Po południu właśnie ma także być coraz więcej chmur, tak systematycznie właśnie po południu mogą być te przelotne opady deszczu. One mogą wystąpić w Poznaniu i także po południu, no to już niestety jest zapowiedź tego wszystkiego, co w pogodzie dziać się będzie jutro. Ma się nasilić wiatr, ponieważ teraz do południa prędkość wiatru to 0,00. Wiatru nie będzie. A po południu, no to wiatr nam się nasili i tak będzie osiągał prędkość nawet do 45 km na godzinę. A zapowiedź jest o tego, co jutro, no to co jutro? Nie, teraz o tym nie powiemy. Proszę nas oglądać, powiemy o tym za czas jakiś, no bo nie warto już teraz o tym mówić, bo to nic przyjemnego. Teraz z kolei warto i trzeba na pewno powiedzieć o tym, co tam na drogach słychać i co się wydarzyło ostatniej nocy na drogach, w tym także na ulicach na Wildzie, no bo tam było dosłownie niestety gorąco. Serwis komunikacyjny teraz. Najpierw o tym, do czego nie dojdzie niestety, no bo miało być wiele rzeczy na euro, które miały powstać, miało być wiele tak zwanych kluczowych inwestycji, no to już wiemy, że między innymi Rondo Caponiera tak przebudowane, jak miało być przebudowane na euro, na pewno nie będzie. Ta praca została podzielona na dwa etapy. Jeden etap do euro, drugi etap po euro i takich jeszcze elementów dwuetapowych jest w mieście więcej, ale wiemy już, że niestety nie będzie przebudowy torowiska tramwajowego od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do skrzyżowania z ulicą Roosevelta. Unieważniono przetarg w ubiegłym tygodniu, rozstrzygnęła spółka Infrastruktura Euro 2012, Euro Poznań oczywiście 2012, ta spółka rozstrzygnęła, że przetarg jest unieważniony, ponieważ firma, która wygrała, zażądała za roboty o 20 milionów więcej niż zakładał budżet tego projektu, a na takie coś nas jako miasta po prostu nie stać. Tak zdecydował wiceprezydent Poznania Mirosław Kruszyński, a więc wiceprezydent, który jest odpowiedzialny m.in. w mieście za inwestycje. W zamian za to miasto ogłosi przetarg tylko na remont ronda Nowaka Jeziorańskiego i dodatkowo skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Tak zapowiedział wiceprezydent Mirosław Kruszyński. Zanim jeszcze o tym, co dziś na ulicach, no to powiemy o tym, co w nocy na ulicach. No bo na portalu epoznań.pl czytamy, że w nocy z poniedziałku na wtorek na ulicy Umińskiego na Wildzie doszło do 2 pożarów samochodów. Choć strażacy nie znają jeszcze przyczyn zapruszeń ognia, przyznają, że to mało prawdopodobne, by to był przypadek. Straż pożarna przybyła na ulicę Umińskiego kilka minut po północy, gdy strażacy zaczęli gasić palący się pojazd zaparkowany przy ulicy. Zauważyli, że kawałek dalej pali się kolejny samochód osobowy. Ogień udało się szybko opanować. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Cały czas jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną tego właśnie pożaru, ale jak mówili strażacy, którzy pojawili się na miejscu pożaru, no trudno określić, aby był to przypadek. To jeszcze raz zacytuję słowa strażaków. A ta informacja to portal epoznan.pl. No to jeszcze o tym teraz, co w Poznaniu już od rana dzisiaj się dzieje. No i tak najpierw ulica Estkowskiego była dziś bardzo mocno o poranku zakorkowana, skoro Estkowskiego, no to również oczywiście i Małe Garbary, dalej także Solna i Garbary również, no bo to przecież te miejsca, które łączą m.in. Winogrady z centrum miasta, czy też część Rataj z centrum miasta i wszyscy ci, którzy do pracy, którzy na studia lub też którzy do szkoły, czy też na egzaminy. Już teraz od, no tak mniej więcej 10 minut swój egzamin piszą gimnazjaliści. No to trzymamy kciuki dziś język polski. No i tak po kolei jeszcze 3, znaczy jeszcze 2 z tym dzisiejszym, no to w sumie 3 dni egzaminacyjnego maratonu. No to trzymamy kciuki i powodzenia oczywiście gimnazjalistom życzymy. No poza tym jednym skrzyżowaniem dziś o poranku w mieście raczej dość spokojnie. Tak też również jest w tym momencie. Nie ma większych utrudnień. No to informacja bardzo, bardzo dobra i szerokiej drogi. Takie jak na tym teraz obrazku, a więc samochód i pusta droga przed nim. No to takiej drogi wszystkim kierowcom życzymy. Tyle na ten temat. No a teraz o gestach pojednania, czy też o tym,
kto był na kolanach. A więc wczoraj Smoleńsk, tam właśnie obecny był prezydent Polski Bronisław Komorowski i także prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. No i o tej wizycie, tak żeby sobie skonfrontować dwie gazety. Gazeta Wyborcza, no i także nasz dziennik, a więc ta sama wizyta, bardzo różne komentarze, to na początek. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom.